Dominik Kosakowski zdobywa jedno oczko, a czwarty na linię mety przyjeżdża Karol Jóźwik. Czas wyścigu 20 to 66 sekund 59 setnych. 66 sekund 59 setnych. I tak jak z moich roboczych zapisków wynika, to faktycznie był ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Jeszcze oczywiście za chwilę sędzia z sekretarzem zawodów podadzą oficjalne wyniki, natomiast wstępnie, tak jak mówię, z roboczych moich zapisków wynika, iż pierwsze miejsce zajął w dzisiejszych zawodach Oskar Pfeiffer z dorobkiem 14 punktów. Oprócz niego awans do finału uzyskał również Piotr Pawlicki, Kacper Gomulski, Adrian Gała, Adrian Cyfer, Paweł Przedpełski i Patryk Dolny. To pierwsza ósemka dzisiejszych zawodów, ale tak jak mówię, to jeszcze nieoficjalne wyniki. Oficjalne wyniki za chwilę poda sędzia zawodów po potwierdzeniu z sekretarzem. Także jeszcze prosimy Państwa o chwilę cierpliwości.